rozkład tygodniowy na następny tydzień. Czyli kochani, na tydzień od poniedziałku 13 września do niedzieli 19 września. Zapraszam serdecznie i zobaczmy, co przyniesie nam właśnie następny wrześniowy tydzień. Jakie wskazówki pokaże tarot? Na co należy zwrócić uwagę? I co się wydarzy być może? Chciałam Państwu powiedzieć, że mój tamten i ten tydzień zgadzał się w 90% z moją tygodniową przepowiednią. Od 90 do 99% zgadzało się wszystko. Oczywiście zależy, o jakie sprawy pytacie. Czy pytacie o miłosne sprawy, czy zawodowe, czy finansowe, trzeba sobie to czytanie przearanżować do swoich potrzeb, które Państwa najbardziej tutaj nurtują. Jakąś problematykę, tak, którą Państwo aktualnie mają, przypuśćmy, szukają Państwo pracy, to oczywiście muszą sobie Państwo troszeczkę przearanżować to czytanie do Państwa potrzeb. Jeśli kogoś centralnym pytaniem jest związek, no to oczywiście też musi patrzeć pod tym kątem. Ja spróbuję przetłumaczyć to na różne wersje. Ok. Zacznijmy, kochani, zanim zacznę interpretować karty, oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. To ważne, byśmy kontaktowali się tutaj na kanale codziennie lub często i wspólnie przyglądnęli się kartom na różne tematy. Miłość, praca, finanse, problemy w związku, problemy emocjonalne, zdrady, nieszczerości w związku, milczenie, kryzysy. To są te typowe tematy, które tutaj się przewijają. Zapraszam. Oczywiście proszę o komentarze, lajki, kciuczki w górę. Dziękuję serdecznie. Zapraszam również na wróżby indywidualne. E-mail mój loelia.orakel@gmail.com znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. Indywidualne czytania koncentrują się tylko na Waszej historii miłosnej lub na Waszym małżeństwie, związku, na Waszych sprawach, czy przeprowadzka, kupno domu, finanse, zawód, kariera. Czyli wtedy patrzymy tylko na Wasz konkretny przypadek. Zapraszam na wróżby indywidualne. Kochani, mamy 5 kart tarota od poniedziałku do piątku i 2 karty tutaj na weekend. Przyjrzyjmy się, co przyniesie tydzień. Dernard, czyli błazen, głupiec. Karta głupca, karta numer 0, mówi o początku, czyli początek tygodnia, początek jakichś spraw, początek ważnych projektów, nowych planów, być może nowych jakichś przedsięwzięć, które od poniedziałku tutaj zaczniecie aktywnie aranżować. Być może nawet u niektórych nowa życiowa jakaś faza. Zupełnie nowa praca. Czy jakieś nowe pomysły, jak na przykład przeprowadzka, kupno domu. Jakieś duże, bo to jest karta dużych arkan, która zaczyna się zerówką, czyli nowy początek, nowe ryzyko również. Jakieś duże zmiany w Waszym życiu lub jakiś poważny, ważny, istotny początek czegoś, kochani.
Zastanówcie się, co nowego w Waszym życiu się wydarzyło. Na przykład, no w moim życiu mogę to dopasować, już pasuje to, już mi to odpowiada znowu z poniedziałkiem i z tą kartą, ponieważ rzeczywiście zaczął się nowy rok szkolny, nowy plan, nowi uczniowie, nowi rodzice, nowy zespół również, koledzy nowi. I na przykład od jutra zaczyna się zupełnie nowy plan zajęć w szkole. Więc u mnie nowy rok szkolny zaczyna się praktycznie od jutra, ponieważ ten tydzień poprzedni był tylko jakiś taki techniczny, dużo zebrań, organizacji i tak dalej, ale od jutra zaczynamy tak naprawdę już normalny edukacyjny plan, więc tutaj no, ta karta już na przykład ze mną w 100% rezonuje. Nowe projekty, nowe plany, przedsięwzięcia, nowe idee, nowi ludzie wokół Was, nowe twarze. I otwartość na te nowe sprawy, również taka jakby ciekawość, tak? Tych nowych jakichś właśnie idei, projektów i tak dalej. Spontaniczność w tym nowym, lekkość, radość, nie taki ciężar tego wszystkiego. Tylko podejść do tego z lekkością, coś nowego, ale nie powinno Was to stresować i przeciążać. Ponieważ głupiec ma w sobie radość, lekkość, spontaniczność, kreatywność, ciekawość świata. Takie cechy są ważne jutro, kochani. Na przykład też może być oczywiście nowy początek chaotyczny, chaos, ale to jest normalne. Zawsze pewien jakiś tam chaos jest na początku, nie przerażajcie się tym. Również niespodzianki jakieś, które wyjdą w praniu, jak to się mówi, też są rzeczami no, normalnymi, ponieważ są różne sytuacje, tak? Jeśli mamy nowe, zaczynamy nowe sprawy. Czyli jutro, jeśli macie jakieś pomysły, zaczynajcie jutro konkretnie, aktywnie właśnie działać. Kochani, jutro jest początek, zero, nowe, podjęcie nowego planu, nowego ryzyka. I nie stresujcie się tym nadmiernie, by wszyscy wokół nie byli obciążeni Waszym jakimś stresem. Bądźcie na luzie, spontaniczni, aktywni jednak, tak? Również jeśli szukacie nową miłość, na przykład single lub, nie wiem, chcecie się pogodzić z partnerem, jutro jest czas na te nowe właśnie idee, czyli nowe pomysły, nowy początek, nową próbę, nową szansę, nową jakąś randkę z nowo poznaną osobą. Jutro jest odpowiedni moment, odpowiedni dzień. Czyli pogodzić się należy jutro i jutro należy zacząć nowy plan, co można zrobić lepiej, jak można jeszcze raz spróbować. Bądźcie na to otwarci, nie blokujcie, ponieważ karta głupca mówi o lekkości, spontaniczności, otwartości właśnie na nowe szanse, fazy, pomysły. Także jutro coś się zacznie. Każdy ma oczywiście inne sprawy, ale będzie jakiś początek sprawy ważnych. Czyli jeśli planujecie kupno domu, sprzedaż domu, przeprowadzkę, podpisanie jakichś umów, jutro w poniedziałek zacznijcie, proszę, działać. We wtorek, kochani, triumf. Jesteście zwycięzcami. To, co zaczęliście w poniedziałek, to właśnie zaprocentuje we wtorek zwycięstwem, triumfem. 6 buław mówi o dobrych wiadomościach, o sukcesie, zwycięstwie, o przejęciu dobrego celu, wygranej, świętowaniu,
dobrej pozycji, którą, nie wiem, dostaniecie, podpiszecie, czy w pracy, czy w finansowych jakichś sprawach, tak? Czy na przykład kredyt Wam się uda załatwić, czy, nie wiem, leasing, czy jakąś dobrą podwyżkę, czy urlop, czyli po prostu wszystko, kochani, co chcecie w poniedziałek zacząć załatwiać, we wtorek przyniesie dobre rezultaty i pozytywne odpowiedzi. Czyli coś pozytywnego się zacznie, jakaś dobra może współpraca, być może jakaś nowa faza w związku, gdzie w poniedziałek postanowiliście się pogodzić, porozmawiać, przegadać ze sobą problemy i we wtorek już będzie lepiej. Co odczujecie? Że dobry rozwój spraw właśnie tutaj we wtorek znajdzie miejsce. Problemy się rozwiążą i bardzo pozytywnie właśnie rozwiną się energie i wibracje wokół Was, wokół Waszej osoby. Jesteście pewni siebie, nie wątpicie w swoje szczęście i sukces i jedziecie tak jakby tutaj, widzicie na tej karcie, po zwycięstwo. Po pochwały, po dobre wiadomości. Także wtorek, kochani, zwycięstwo, super dzień. Środa, sprawiedliwość. Jeśli macie urzędowe jakieś sprawy, gdzie byliście po coś, nie wiem, posądzeni, jakieś długi, jakieś, nie wiem, sprawy niezałatwione, upomnienia urzędowe czy sądowe, jakieś tutaj wyroki nie bardzo pozytywne. W środę weźcie to w swoje ręce i jeszcze raz spróbujcie to wszystko wyjaśnić. Piszcie do urzędów, do sądów, podpisujcie umowy, rozmawiajcie, prowadźcie negocjacje, handlujcie czymś. Musicie jednak nie głupawo rozwiązywać te sprawy, tylko bardzo przemyśleć wszystko. Każdy krok, każde zdanie, każdy paragraf. Przemyśleć, doradzić się jakiejś osoby kompetentnej z urzędu. Musi być to napisane dobrze, profesjonalnie, czy jakieś sprawy, które załatwiacie tu w urzędach, sądach, muszą być dobrze przemyślane, przygotowane. Musi być tam harmonia, spokój w tym załatwianiu i odpowiedzialność, że to wszystko jest właśnie tutaj zgodne z prawem. Jeśli macie sprawy sądowe, gdzie staracie się, nie wiem, o dzieci, alimenty, wizyty z dziećmi, rozwód lub inne sprawy, no nie muszą być zawsze negatywne, prawda? Może być to ślub, na przykład załatwianie ślubu cywilnego. W środę jest odpowiedni na to dzień, by tu załatwić wszelkie formalności. Również jeśli macie jakieś tutaj dylematy prawne, problemy, to przyjdzie jakaś sprawiedliwość, być może w środę, być może dostaniecie jakieś pismo urzędowe, gdzie będzie tutaj no jakaś sprawiedliwa decyzja. Sprawiedliwa decyzja nie mówi o tym, że wszystko jest po Waszej stronie. Sprawiedliwa decyzja mówi o tym, że wszystko będzie sprawiedliwie przebiegać według prawa. Także wszystko jakoś będzie się wyjaśniać. Być może dostaniecie w środę właśnie jakieś pisma tutaj, czy sądowe, czy urzędowe, czy jakieś formalności do załatwienia. Proszę usiąść i załatwić to wszystko. Nie odkładać na następny miesiąc czy następny rok. Tutaj będzie jakaś równowaga, balans, sprawiedliwość. Będzie jakaś fair, czyli no jakaś w porządku decyzja zapadnie. Musicie być również mądrzy, przebiegli. Dobrze się doradzić. Nie iść oczywiście nieprzygotowanym lub nie pisać jakichś tam oczywiście niestosownych spraw, no bo to wtedy Wam może zaszkodzić, a nie pomóc.
Więc po prostu trzeba się doradzić jakiejś osoby tej fachowej, urzędowej. Wtedy będzie sukces. W czwartek, kochani, sąd ostateczny. Sąd ostateczny mówi, kochani, o załatwieniu jakichś starych spraw, pozostawieniu starych spraw za nami, wyrzuceniu ich, czy zakończeniu i narodzeniu się na nowo, czyli zmartwychwstaniu i zaczęciu, czyli nowy początek. Uwolnić się od starych balastów, starych jakichś brudów, które Was tutaj wykańczają czy przeciążają i zacząć na nowo. Niezależnie o co pytacie, czy związek, w związku zacząć na nowo, zacząć od zera, zapomnieć te stare dylematy, problemy, nie wyrzucać sobie starych brudów, tylko w czwartek postanowić, ok, co było, minęło, zapominamy, zamykamy ten rozdział, tę fazę i wchodzimy na inny level. Zaczynamy od zera, jeszcze raz, lepiej. Tak samo w pracy, jeśli mieliście jakieś konflikty, jakieś, nie wiem, przykre sprawy, zamknijcie to, zapomnijcie, pomimo, że jest to może niełatwe, ale zamknijcie ten rozdział po prostu i zacznijcie od nowa. We wszystkim, o czym pytacie. Odrodzenie, zmartwychwstanie mówi o nowym początku. Znajdziecie jakieś, być może tutaj teraz, właśnie w te dni, środa, czwartek, rozwiązania na Wasze problemy, jakieś dobre pomysły Wam wpadną, gdzie będziecie mogli szybko rozwiązać jakieś stare problemy, które na Was ciążyły. Tak, chodzi tutaj, by uwolnić się z przeszłości i zacząć nowy cykl. Kochani, nowa szansa, nowe starania, nowy początek, czy w związku starym, czy związek nowy, partner nowy, czy nowe właśnie tutaj układy jakieś w pracy, nowe projekty, które zaczniecie. I zacznijcie to po prostu od nowa. Narodźcie się jakby na nowo. Z nowymi pomysłami, z nową motywacją, z nowym zaangażowaniem. W piątek 8 kielichów. Kochani, 8 kielichów mówi o jakimś pożegnaniu. O czymś, gdzie coś pozostawiacie i odchodzicie. 8 kielichów to odejście, zostawienie uczuć i emocji, które nam nie służą, rozstanie z kimś, kto nas obciąża, frustruje, smuci i zobaczenie innych perspektyw. Ujrzenie jakby nowych pomysłów wokół siebie. W piątek tak jakbyście odchodzili właśnie od Waszych starych spraw. Ponieważ macie tutaj nowe, jakieś inne sprawy, które przyszły w środku tygodnia, tak? Mamy w czwartek właśnie ten sąd ostateczny, gdzie coś wyjaśniamy, zostawiamy stare sprawy, odradzamy się na nowo, mamy nowe pomysły, nową motywację do życia. Być może właśnie w czwartek też sąd ostateczny może mówić, że wyjaśniacie coś, czyli jest bardzo intensywna rozmowa przed sądem ostatecznym, czyli wyjaśniacie wszystkie sprawy i niektórzy z Was rzeczywiście się rozstaną z partnerem, by pozostawić wszystko to, co było stare i zacząć na nowo. Być może w czwartek przy sądzie ostatecznym dojdziecie do takiego, jak to się mówi, wniosku, że życie dalej, związek dalej nie ma sensu, że macie nowe plany i w piątek właśnie podejmiecie konkretną decyzję, by odejść od tych wszystkich emocji, uczuć, od tej toksycznej miłości, która Was zatruwa
i wam nie służy. Idziecie swoją własną, inną drogą. Zostawiacie właśnie przeszłość za sobą i jeszcze być może nieznaną przyszłość wybieracie dla własnego spokoju, dla własnego rozwoju, dla być może spełnienia własnych marzeń, nowych planów. Oczywiście każde rozstanie boli, jest smutne, dlatego karta ta jest również smutna. Zostawiamy za sobą, czyli za plecami tych 8 kielichów, czyli te emocje. Zostawiamy za sobą, zostawiamy je, odchodzimy od nich. Księżyc mówi nam o tajemnicy, czyli jeszcze nie wiadomo, co nas czeka, co przed nami, jak zrealizują się nasze nowe plany. Niemniej jednak odważyliśmy się na ten krok, postawiliśmy na siebie i na nowe plany w życiu i nową drogę. Czyli tak jakby coś właśnie nowego tutaj w tym tygodniu dla was miało się zacząć. Coś, co jest jeszcze nieznane, nieznajome, niewiadome, ale jest tu jakaś ważna zmiana u was w życiu. Idziecie w nowe pomysły, w nowe plany. Wow! No aż po prostu jest tutaj mi ciężko, bo jakiś taki bardzo widzę ciężki tydzień, kochani, jakieś duże zmiany, być może rozstanie u niektórych, bardzo duży jakiś tutaj ryzykowny początek czegoś. Słuchajcie, 1, 2, 3 karty dużych arkan, czyli bardzo właśnie ważne sprawy powinny się zadziać w następnym tygodniu. Istotne, ważne, nie lekceważcie tego. Przyjrzyjcie się wszystkim waszym nowym planom, nowym potencjalnym partnerom, nowym związkom, nowym szansom w starych związkach lub podejmijcie wreszcie i odważcie się na rozstanie. Podejmijcie tą decyzję w końcu, jeśli się borykacie. Jeśli chodzi o weekend, 2 miecze mówią o odcięciu emocji i na zimno potraktowanie właśnie waszej decyzji i sytuacji całej, czyli tylko intelektem. W sobotę, jeśli tu podjęliście jakieś bardzo radykalne, poważne decyzje w tygodniu, coś się tutaj wydarzyło, istotnego jakiś krok podjęliście, to w sobotę odetnijcie emocje i uczucia i myślcie tylko głową. Decyzje podejmujcie intelektem. Nie zwlekajcie, nie wątpcie, nie bądźcie jacyś niepewni, tylko po prostu umysłem, racjonalnie, właśnie intelektem przemyślcie dalsze kroki. Nie bądźcie również jacyś tacy podejrzliwi, nieufni. Nie miejcie negatywnych myśli w sobotę, że coś tutaj się skończyło, zaczynacie nowe. Nie. Każdy początek jest nową szansą. Szansą na coś lepszego lub szansą na wasz osobisty rozwój, czy zawodowy, finansowy. Także nie bójcie się tego i nie bądźcie po prostu tutaj pełni paniki, tylko odetnijcie wszystkie emocje, czyli nie emocjonujcie się za bardzo, niepotrzebnie, tylko bądźcie tutaj bardzo stabilni i planujcie racjonalnie. Gdy jest jakiś taki lęk, zwątpienie, niepewność właśnie, co będzie, taki strach przed nowym, to nie jest potrzebne. Przestańcie negatywnie myśleć. Przestańcie wątpić w siebie i we wszystko, co zmieniacie w swoim życiu. 2 mieczy mówi również, kochani, o potrzebie odejścia, o potrzebie
podjęcia decyzji, gdzie nie patrzycie właśnie sercem i nie emocjonujecie się za bardzo, tylko patrzycie rozumem, a emocje wycofujecie. Zamykacie się na emocje, ponieważ potrzebujecie trzeźwości umysłu do właśnie nowych planów. Także taka jest sobota i w niedzielę potrzebujecie dużo siły na nowe przedsięwzięcia. Karta siła, znowu duże arkana, kochani. Wow, jakiś ważny tydzień się zapowiada. Mamy tutaj ewentualnie dwa aspekty tej karty. Jedna karta jest, potrzebujecie oczywiście dużo siły, energii, engagement, czyli zaangażowania, dużo odwagi, by wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć właśnie coś nowego, co cały tydzień tutaj się jakby pokazuje. Czyli musicie mieć naprawdę dużo koncentracji, motywacji, siły, też intelektualnej, by to wszystko właśnie złapać za rogi, jak to się mówi, i żeby to wszystko dobrze poszło. Musicie być silni. Odważni, właśnie pewni siebie. Drugi aspekt tej karty, kochani, to jest, że być może zaczniecie w niedzielę coś nowego. Wszyscy, którzy pytają tutaj o partnera, mężczyznę, kobietę, partnerkę, nowy jakiś związek, tak? W niedzielę jest taka szansa, że tutaj spotkanie, randka, być może nawet chęć na seks, na nową miłość, na nowe piękne, romantyczne jakieś chwile. No i właśnie odwaga, by spróbować jakby pójść w następny krok. Czyli by coś tutaj zacieśnić, jak to się mówi, więzy pomiędzy Wami. No tutaj ta karta mówi też o dużej seksualności, przyciąganiu, chemii, o takiej dzikości w seksie, o aferze miłosnej, o właśnie chęci na seks, na piękne jakieś takie tutaj romantyczne chwile, romanse. Także tutaj mamy bardzo chęć właśnie zbliżyć się, powiedzmy, z partnerem, tak? Chęć na seks, chęć na jakieś tutaj piękne, powiedzmy sobie, erotyczne doświadczenia czy momenty. Także zbliżenie. Być może nawet macie tutaj konkretnie z jakimś partnerem czy partnerką, z jakąś osobą w miłości, czy w partnerstwie, czy w seksie, czy w przyjaźni plus, czy w jakimś romansie do czynienia, którzy są spod znaku lwa właśnie, ponieważ ta karta właśnie siła jest też właśnie przedstawia znak horoskopu lew. Jeśli Wy jesteście spod znaku lwa, to oczywiście przedstawia ta karta Was, że musicie Wy mieć siłę, odwagę, zaangażowanie, motywację i dużą energię, wręcz taką zwierzęcą, dużą, ogromną energię do rozpoczęcia tej nowych spraw lub do nowej właśnie znajomości, miłości, seksu. No, nie ukrywam, właśnie jeśli pytacie o związek, no to tu w niedzielę być może nawet jakiś dziki, zwierzęcy, wręcz jakiś taki intensywny seks lub no duża, piękna miłość może się rozwinąć. Kochani, ciekawy tydzień. Cztery karty dużych arkan, co oznacza tutaj bardzo ważne, istotne sprawy, które się w następnym tygodniu mogą wydarzyć. Oczywiście nie u wszystkich, bo byłoby to szaleństwo, tylko u większości z Was. Inni będą mieli różne inne małe sprawy do załatwienia lub tutaj małe aktywności swoje, które również mają w następnym tygodniu pozytywnie tutaj rozwiązać. Jeśli chodzi o emocje, to mamy tutaj na pewno odejście od jakichś uczuć, które nam nie służą, od związków toksycznych, partnerów toksycznych, emocji toksycznych, które nas jakby załamują, frustrują, niszczą.
i być może postawienie właśnie tutaj na rozsądne plany w stosunku do siebie, na zdecydowanie się pójścia inną drogą i na to oczywiście też potrzebują Państwo siły i odwagi. Także, kochani, życzę Wam pięknego tygodnia, wszystkiego dobrego, dobrych spraw, pozytywnego rozwiązania spraw dla Was. Życzę również tego sobie oczywiście. I nie bójcie się podjąć jakichś nowych decyzji, nowych kroków, planów. Wręcz przeciwnie. Tutaj ten tydzień właśnie wręcz emanuje podjęciem jakichś tej nowych kroków, nowych decyzji, nowych spraw czy urzędowych, jakiś triumf, jakieś zmiany, narodzenie się na nowo, postawienie na siebie czy na nową miłość, nowy związek, odejście od starych spraw, które Was tutaj właśnie obciążały czy obciążają. Do usłyszenia już niedługo na moim kanale. Proszę o komentarze, lajki w górę, czyli kciuczki w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już wkrótce.